Witajcie! Dzisiejszy odcinek poświęcony jest jednemu z najszybszych telefonów, czyli LG Swift 2X. Został on wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako pierwszy na świecie telefon z dwurdzeniowym procesorem. Na pierwszy rzut oka wygląda bardzo solidnie, ale dziś chcę sprawdzić, jak poradzi sobie z nawigacją oraz wyszukiwaniem punktów na mapie. Możemy wyszukiwać miejsca i obiekty nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Wystarczy wpisać nazwę, ulicę, miasto lub kraj w odpowiednie pole. Wszelkie zapytania zostaną wyświetlone na mapie. Mamy możliwość sprawdzenia dostępnych bankomatów, hoteli czy stacji benzynowych w obrębie szukanego miejsca. Możemy zmienić typ mapy za pomocą przycisku w prawym górnym rogu oraz wybrać różne dostępne funkcje, np. widok satelity. Naprawdę niesamowite jest to, z jaką szybkością aplikacja wyszukuje dane i wczytuje mapy. Znacznym ułatwieniem jest możliwość ustawienia powiększenia, przesuwania mapy oraz jej obracania. Nawigacja w telefonie przydaje się do planowania podróży i jest dużym ułatwieniem, jeżeli często musimy się przemieszczać, nawet w obrębie swojego miasta. Określa trasę do wybranego punktu, a przy ustalaniu trasy dojazdu mamy możliwość podglądu mapy oraz ustalenie trasy powrotnej, a wszystko to trwa dosłownie chwilę. Prezentowany przeze mnie telefon ma wyjątkowo prostą w obsłudze nawigację, która działa szybko, a przede wszystkim jest wiarygodna i czytelna. To tyle o nawigacji. Zapraszam do oglądania kolejnego filmiku. Hej!